chodź na chwilę. No chodź. Siemanko. Był już antyprank na moim bracie, to teraz czas na jakiegoś pranka. Pomyślałem sobie, że fajnie było obkleić jego cały pokój karteczkami samoprzylepnymi, także lecimy do sklepu. Nie uwierzycie, kogo spotkałem na mieście. Tą osobę spotkałem, której będę robić pranka. Elo, brudasie. Michał, weź mi kup loda. Michał, weź krzyknij, żeby subskrybowali kanał. Właśnie minąłem się z moim bratem, także akurat mam teraz cały jego pokój dla siebie tylko i wyłącznie. I słuchajcie, o 14 przychodzą do niego koledzy, także niestety nie będę mógł tego zrobić teraz. Ale właśnie będę czekał na jakiś dogodny moment. Kupiłem dwa takie opakowania, mam nadzieję, że to starczy. No i co? Trzeba będzie jeszcze ponastawiać ukryte kamery. No i przede wszystkim zrobić to wtedy, kiedy Michała nie będzie, przynajmniej przez jakieś 2 godziny. To będzie chyba najbardziej trudne. Jak już tutaj jestem i nie ma Michała, to bardzo wam dziękuję naprawdę, że tak fajnie przyjęliście odcinek z rapu. Z tej piosenki, wiecie o co chodzi, bo naprawdę były fajne komentarze, myślałem, że będzie dużo hejtu. Dobra, słuchajcie, w takim razie widzimy się za jakieś kilka godzin. Do mojego brata za 1,5 godziny przychodzą koledzy. Jak pójdę, to muszę wyczekać jakiś fajny moment, kiedy go nie będzie. I wtedy to wszystko zrobimy. Także widzimy się za kilka godzin. Znaczy dla was to jest sekunda. Piona. Słuchajcie, jest właśnie następny dzień, Michała nie ma. No i co, mam cały jego pokój dla siebie przez dokładnie 40 minut, bo tyle go nie będzie w domu. I co, mam nadzieję, że Michał się nie zdenerwuje, bo dzisiaj naprawdę jak wstał, to tak jakby chciał mnie już od początku tego dnia zabić. Także bez przedłużania, czas start. No słuchajcie, powiem wam, że to idzie naprawdę bardzo, ale to bardzo wolno. Zobaczcie, ile zrobiłem dopiero. Dopiero jest zrobione to, tutaj jedna karteczka i tylko tyle, a mam naprawdę bardzo mało czasu. Dobra, słuchajcie, jedno już całe opakowanie takie poszło, teraz zostało nam jeszcze ostatnie. I w sumie naprawdę to już zaczyna fajnie wyglądać, szczególnie z tym obrazem. I słuchajcie, w ogóle prank będzie taki, że powiem, że no Michał chodź, będę sobie siedział na telefonie, wszystko będzie z ukrytych kamer i będę coś tam mówił, no w ogóle jakbym w ogóle nie wiedział o co chodzi. Tak będę troszeczkę głupiego udawał. Także lecimy dalej z drugim opakowaniem. Dobra, słuchajcie, minęło już sporo czasu, ale zobaczcie jak to kozacko wygląda. Zaczyna się sobie stąd i idzie sobie teraz tędy, tędy. To w ogóle oczywiście są na łóżku karteczki. No i tutaj jest ich najwięcej, więc wszystko wygląda naprawdę mega, ale to mega obklejane. Jeszcze trochę mi zostało tych karteczek, więc pewnie tutaj gdzieś to wszystko ponaklejam. Albo na żyrandor. O, na żyrandor. To będzie dopiero coś. No i za chwilę lecimy z prankiem. Dobra, słuchajcie, porozstawiałem już kamery. No i co, teraz wystarczy tylko pokazać to wszystko dla brata. Oczywiście nie jest to tak, wiecie, perfekcyjnie przygotowane, ale mam nadzieję, że i tak będzie jakaś reakcja. Także uwaga, teraz wołamy brata. Chodź na chwilę. Nie, no dzisiaj się wyspałam, akurat mi się nie boli. Nie, nie mogę. To chyba się na żyrandol. Widzę. Więcej ci nie zaufam. A dzisiaj tu nie śpisz. Micho, co powiesz? Nic. Nie śpisz tutaj już od dzisiaj. Czemu? Zamykam się na klucz. No ale co, nie podoba ci się? Nie, nie podoba mi się. A czemu ci się nie podoba? Z karteczkami odklejone. No i co w tym złego? No i co w tym złego? No i co w tym złego jest? No, że mam inny pokój? Kurde. No i co z tego, że masz inny pokój? Ja nie mogę. A ja się tak starałem. Ja nie mogę. Ja specjalnie wydałem 5 zł na te karteczki. No weź mi go, powiedz, że ci się podoba, no bo tak cała praca pójdzie na marne wtedy. Ja nie mogę. Mi by się podobało, jakby ktoś coś takiego zrobił. Spajacowałeś tego. Spajacowałem? Opisu wydałeś. Ja nie mogę. Ale wiesz, Michał, że będziesz to teraz musiał samemu posprzątać, bo ja to tylko zrobiłem, ale... Ty też sprzątasz. No nie, bo to już nie jest mój pokój, więc już wiesz. No, już mnie to w sumie... Sprzątasz. Nie, no ale to miał być prank. No właśnie. Właśnie, jak to wrócisz na YouTube'a to...